Dobra, dobra, poprzedni materiał to był po prostu Meteor Client na paczkę typu Feder. I dużo osób pisało, Malti, nie mam Federa, nie gram na Federze, nie działają tam funkcje. Oczywiście na tym Federze ten Meteor nie za bardzo działał, bo V-Clip nie działał i w ogóle. I w tym, moi drodzy, poradniczku, w tym odcinku po prostu jestem zmuszony wam nagrać, żeby wam po prostu pokazać, jak to działa, jak to zainstalować. Oto, moi drodzy, co? Macie po prostu linki w opisie. Pierwszym rzeczą, którą robicie, to instalujecie Fabrika. Już wam to pokazuję. Macie oczywiście w opisie linka. Wybieracie sobie wersję, na którą chcecie zainstalować 1.18.2, na przykład ja korzystam z tej wersji. Klikacie instaluj. Jeżeli sobie zainstalowaliście, pobieracie sobie moda, czyli całego Meteora klienta z opisu. Otwieracie sobie go, moi drodzy. Tutaj macie, moi drodzy, moc. No i teraz co robimy? Teraz sobie wpisujemy w pasku na dole procent app data procent. Klikacie enter, macie folder. Jak macie ten folder, dajcie .minecraft, po czym wchodzicie sobie w kategorię moc. I, moi drodzy, ważna sprawa jest taka, że jak gracie na Federze i korzystacie tylko z Federa, to warto sobie, tak jak ja, jak widzicie, tutaj folder sobie zrobiłem. Robicie sobie po prostu, moi drodzy, folder na pulpicie z nazwą Feder. No i po prostu z tej kategorii moc bierzecie sobie to, przerzucacie tutaj. Bo tak naprawdę nie możecie mieć mody z Federa i jeszcze do tego włożyć mocy z Meteora. No i dobra, jak pobraliście sobie tego Meteora, linka macie w opisie, bierzecie sobie wszystko stąd, tutaj pyk, przerzucacie do tego folderu moc. No i tak, tak naprawdę, moi drodzy, cały poradnik, cała zagwozdka Cicala V. Otwieracie sobie Minecrafta, pokażę wam fajne opcje, pokażę wam V-Clipa i fajne rzeczy. W kolejnym odcinku pokażę wam niewykrywalną aurę Killaurę na Meteora konfigurację, bo to jest normalnie petarda, żaden antycheat nie wykrywa tego. Dobra, i macie, moi drodzy, Minecrafta, od razu tutaj macie w liście Fabric Loader 1.18.2, dajecie sobie graj. No i tak naprawdę nie ma żadnych wirusów, nie ma niczego na tym Meteorze, bo jest sprawdzone, ja to przeskanowałem też, nie ma, po prostu nic u mnie nie wykryło, więc można się cieszyć. No i co, odpalacie sobie Minecrafta, no i, moi drodzy, zaczyna się zabawa. No jak widzicie, moi drodzy, macie Meteora już zainstalowanego, wszystko działa, możecie korzystać z Cicala V. Tryb wieloosobowy oczywiście, macie, moi drodzy, proxy, można sobie zaimportować albo dodać. Jeżeli po prostu macie taką ochotę, a ja z tego raczej korzystać nie będę. Macie, moi drodzy, tutaj też accounts. No i to, co jest w tym akoncie fajne, można sobie swoją premkę dodać, albo można sobie po prostu, nie wiem, jakieś konto stworzyć, na przykład dupa, dupa, cycki, chuj. Dodajecie sobie, moi drodzy, konto dupa, cycki, chuj. No i jak teraz widzicie, jest login, pyk, na zielono jest. Wchodzimy sobie na rapi.pl. No i dajemy sobie register, pyk, pyk. No i jak widzicie, nie musicie grać na swojej premce oryginalnej, żeby nie dostać bana. Można sobie grać po prostu na altach. Dobra, wejdę na singla i pokażę wam fajne opcje, które ja korzystam i które tutaj działają teraz, tym razem. Dobra, moi drodzy, jesteśmy sobie już na singlu. Jak widzicie, wszystko działa. Od razu sobie przechodzimy prawy shift. I dużo osób mnie pytało, jak pokazać tą listę cheatów, którą macie. Tutaj macie moduły, czyli moduły to standardowo. Macie konfiksy, jeżeli chcecie sobie coś skonfigurować. Macie, moi drodzy, GUI. No i tutaj sobie po prostu wybieracie skalę, wielkość itp. itd. No i najważniejsze, czyli HUD. Tutaj macie, moi drodzy, HUD. Można sobie go powiększać, pomniejszać. Można sobie go też wyłączyć, na przykład. Warto po prostu mieć to, moim zdaniem, włączone. Można sobie to wyłączyć, włączyć. Dużo osób po prostu nie ogarniało, gdzie to włączyć i gdzie w ogóle to mieć, więc no macie tutaj na górze HUD pisze, nie? Można sobie to oczywiście edytować, przenosić, srać i tego typu rzeczy robić, nie? To już zależy po prostu od was, co wy chcecie, moi drodzy. Można sobie do friendsów dodać kolegę, na przykład Kamil. To mój kolega. Dodajecie sobie, moi drodzy, taki nick. No jeżeli sobie trapujecie albo po prostu gracie z trzema kolegami, z dwoma, dodajecie ich niki i wtedy po prostu Killaura ich nie klepie, ani nic takiego się nie dzieje, więc to jest też mega fajne tutaj, moi drodzy. Można sobie też kolorki zmienić, makrosy to makrosy. Można sobie też po prostu profile porobić, czyli na przykład rapy, save. Można sobie też po prostu stworzyć, na przykład anarchia, GG. Źle to wpisałem, ale to jedno pokazowo, pyk. No i po prostu sobie dajecie load, zmieniacie sobie po prostu, czyli robicie sobie config, na przykład na Dragona, robicie sobie config na
rapy i to jest fajne, że po prostu można sobie to przełączać, nie trzeba wyłączać funkcji i to po prostu zmieniać, więc to jest mega, mega, mega fajne. No i co, moi drodzy, tak to ogólnie wygląda. Co warto pokazać na pewno, tu już wam mówię. Tutaj, moi drodzy, macie funkcje. Funkcje, które warto sobie włączyć na pewno na rapy i tego typu rzeczy, to jest auto totem, auto armor. Wszystko tutaj, moi drodzy, macie. Chyba to widać dobrze, mi się wydaje. Co tu jeszcze mogę wam polecić? Niżej. Hitboxy sobie włączcie, żeby widzieć. Oczywiście killaura sobie bindujecie, wszystko sobie robicie. W kolejnym odcinku pokażę wam serwery i pokażę wam Meteora. Config killaury niewykrywalne, że nie dostaje się bana, więc to też jest mega fajne. Dajcie sobie Ghost Handa. Airplace'a to na razie nie trzeba, antyafka, żeby wam też chodziło, skakało, jeżeli idzie sobie na przykład afka, dajcie sobie antyafka i wam skacze, że wiecie, żeby was z serwera nie wyrzuciło, bo na niektórych serwerach tak jest. Autotola się raczej nie opłaci, ja bym tego nie włączał w sumie. Ghost Handa macie włączonego. Co tu jeszcze trzeba? Idziemy niżej. Tu. Richa sobie można też włączyć, żeby z większej ilości kratek bić. Speedmina, żeby szybciej kopać. Ale raczej 2023 rok antycheaty już ogarniają takie rzeczy. Air Jumpa sobie na pewno warto włączyć, bo Air Jump to jest mega, mega zajebista rzecz. Już wam mówię, na czym polega. Na przykład, jeżeli was typek tepnął, jeżeli was, moi drodzy, typek tepnął w trapa. Do góry, jak kangury. No, gdzieś tyle starczy. Czekajcie, time set day. Dobra. Jeżeli was, moi drodzy, typek tepnął do góry. Jeżeli was po prostu typek tepnął do góry, idziecie pyk i dwa razy skok. No i widzieliście? I powiem wam taką ciekawostkę, że na każdym to serwerze praktycznie anarchia albo box PvP działa. Czyli ktoś was po prostu tepa, wyklikacie pyk, dwa razy spację i patrzcie i latacie. Ja oczywiście na singlu jestem, więc ja sobie mogę latać dowoli. No ale po prostu jeżeli was ktoś tepnął do góry, jeszcze raz wam to pokażę, o, mogę sobie też tak podlecieć do góry. No i jeżeli was po prostu ktoś tepnął, raz, dwa, pyk. No i po prostu amortyzuje upadek, więc na każdym serwerze to działa mega, to jest zajebiste. Dajcie sobie no slowa, czyli po prostu biegniecie i sobie jecie. Sprinta sobie dajcie, żeby nie klikać dwa razy W. Też jest to mega ważne. No i tu już się, moi drodzy, możecie bawić. Na pewno Entity Ownera sobie włączcie, SAP, Hola SAP, Fulbrighta, żeby mieć jasno. Item Highlight, item Psychic. Storage SAP, żeby skrzynki widzieć. Trajektorię też sobie dajcie. Wallhacka sobie warto włączyć, żeby typa przez ściany widzieć. Ambience sobie włączcie jak najbardziej. Autoname Taxy sobie możecie włączyć jak najbardziej. Jedziemy sobie niżej. Tutaj raczej nic. Można sobie też timera skonfigurować. Timer, powiem wam, że też działa na niektórych serwerach. Znaczy na wszystkich w sumie serwerach działa. Dajcie sobie na 1.56, to jest mój config tutaj. No i sobie zbindujcie, no i patrzcie. Goni was jakiś typek na przykład na Anarchii GG albo na rapach. Przytrzymujecie sobie Z. No jak widzicie, macie timera. I raczej do trzeciej, do czwartej próby nie wyrzuci was serwera, nie dostaniecie bana. Czyli goni was jakiś typek, klikacie sobie Z. No i biegniecie na timerze przez 2-3 sekundy. No i to jest mega po prostu odejście od typa. No i po prostu w pewnym momencie, jeżeli wam się kończy logout, logacie z serwera, no jest, a typek nie wie co zrobić. Więc to jest mega fajne. Macie nukera, oczywiście jak najbardziej. Antypakiet kick sobie też włączcie. No i co, oczywiście tutaj możecie sobie też X-Ray wpisać. Warto sobie, moi drodzy, też włączyć X-Raya, bo X-Ray, moi drodzy, też działa jak najbardziej. Można sobie przez ściany widzieć, więc to jest też mega fajna rzecz. Wezmę sobie też skrzynkę, no i pokażę wam fajną po prostu opcję. Dajmy na przykład, że tu macie skrzynkę. Murujecie to wszystko. No i, moi drodzy, to też jest fajne, że po prostu jeżeli sobie stoicie na shifcie, tam ktoś po prostu ma trapa zbudowanego, możecie mu po prostu skrzynkę otworzyć i zabrać lucik przez ściany. Działa to do 4 kratek, więc to jest mega zajebista rzecz na tym. No i oczywiście macie, moi drodzy, name taxy. Jeżeli coś na ziemi leży, to wam po prostu pisze co leży. Pisze wam też po prostu pod ziemią co leży. Można sobie też skonfigurować, jak najbardziej polecam, zooma. Bo jeżeli macie zooma, to można sobie po prostu zoomować. I to też jest mega fajna rzecz. O, tak widzicie, pyk, pyk, pyk.
No i dobra, moi drodzy, najlepsza rzecz, która nie działała na Federze, na tym meteorycie, nie wiem dlaczego, a tutaj działa, to jest V-clip. Dajmy taką sytuację, już wam pokazuję. Pyk. To jest mega najlepsza, zajebista rzecz. No i dajmy taką sytuację, że gościu was stepa. Tutaj na przykład jest gościu, tu jest Stevie. Tu jest Stevie, 10-letni serwera rapy.pl, robi trapa z kolegą. Tepa was tutaj po prostu Stevie. Wy sobie zbindujcie guzik. Wy sobie, moi drodzy, już zbindujcie guzik. I jeżeli was gościu tepa, wy wpisujecie sobie V-clip 5. No i jak widzicie, koleżka jest w szoku. No i pyk, dwa razy spacja, nie dostajecie damage'a. Przetestujcie sobie też na multikoncie, na którym serwerze ile V-clip działa. Bo może nawet być tak, że po prostu działa na 10 kratek. I normalnie za to bana nie ma, więc no to jest ogólnie fajne. Z tego co wiem, to chyba na rapach działa na 5 kratek, coś takiego, więc przetestujcie sobie to oczywiście sami. Ale ja też nagram odcinek, że będę testował anty-cheata, więc no tak to ogólnie działa, patrzcie jak to jest wysoko. Tepa was jakiś typek, wy sobie pyk, no i essa. Działa to oczywiście w drugą stronę, więc już wam pokazuję. Tam jest dziura, pyk. Tepa was, moi drodzy, typek. Dajcie sobie V-clip minus 4. No i jesteście pod ziemią na przykład, więc no, jak widzicie, mega, mega zajebista rzecz. I oczywiście to wszystko działa, to wszystko jest darmowe, można sobie z tego korzystać. Więc no, mega zajebista rzecz. Goni was typek, klikacie sobie Z timera, pyk, 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 odjeżdżacie mu, no i jessa. No myślę, moi drodzy, że przyda wam się ten poradnik, że wszystko wytłumaczyłem. Oczywiście wy się tym już bawcie, konfigurujcie sobie. W kolejnym odcinku pokażę wam najlepsze konfigi na dany serwer, więc też myślę, że będzie fajna jazda. No i co, dzięki wam za obejrzenie. W tym odcinku chciałem wam pokazać instalację i że to po prostu działa i wszystko jest git. I jak widzicie, mam speeda 5, klikam timera, mam speeda 10, czyli dwa razy szybciejszy, więc zajebista rzecz. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i narazka, narwa.